które są oferowane no, na tak zwanym rynku komercyjnym i te ceny najmu są rzeczywiście bardzo wysokie. Ta kwestia wstydu tutaj rzeczywiście jest bardzo istotna i spora część osób niezamożnych lub takich, które doświadczają innej formy wykluczenia społecznego, często nie zwracają się do instytucji publicznych, mimo że są do tego uprawnione, mogą to robić i państwo polskie czy lokalne organizacje, lokalne instytucje dysponują zasobami, żeby pomóc takim rodzinom. Czyli w tym kontekście wstyd nie jest wyjątkiem? Powiedziałbym, że jest niemal regułą, chociaż oczywiście bardzo często w doniesieniach różnego rodzaju słyszymy o tym, że poszczególne osoby, czy nawet całe rodziny nadwyrężają system pomocy społecznej i korzystają z premedytacją z zasiłków społecznych. Mówi się często też, ukuło się takie pojęcie profesorowie biedy. To są tacy, którzy doskonale wiedzą, gdzie można dostać jaki zasiłek, w jakim terminie, doskonale znają przepisy prawa, są w tym doskonale obeznani i korzystają z tego, ale raczej takie przypadki to nie jest dominująca grupa. Jednak mimo wszystko ten czynnik wstydu, tej stygmatyzacji społecznej jest czymś, co jest jedną z głównych barier, która decyduje o tym, dlaczego ludzie nie zwracają się o pomoc. Jednym z przykładów jest choćby to, że dodatek mieszkaniowy jest to jeden z instrumentów polityki społecznej. Jest pobierany tylko przez część tych osób, które są uprawnione do tego, żeby go otrzymywać. I jednym właśnie z argumentów tutaj jest choćby to, że procedura otrzymania tego zasiłku, dodatku mieszkaniowego, polega na tym, że należy uzyskać podpis od zarządcy wspólnoty czy spółdzielni, który potwierdza to, że dana rodzina mieszka w danym miejscu i może doświadczać problemów z pokryciem czynszu. Czyli to nie jest niewiedza, tylko jednak wstyd, jakaś blokada, że źle nam się powodzi, to źle o nas świadczy przy okazji. Powiedziałbym, że rzeczywiście wstyd jest takim, jest czymś, co niemal zawsze towarzyszy osobom biednym w momencie, kiedy zwracają się o pomoc. Jeśli chodzi o wiedzę, to raczej powiedziałbym, że no, świadomość tego, że można się zwrócić do właściwych instytucji, istnieje w polskim społeczeństwie, również właśnie w grupach osób wykluczonych społecznie. Natomiast miałbym pewne wątpliwości na temat tego, czy poszczególne osoby wiedzą, jakie są konkretne instrumenty wsparcia, czego konkretnie mogą się domagać od tych instytucji, jak wysokie mogą być te świadczenia socjalne, czy chociażby jaka jest wysokość dodatku mieszkaniowego. Myślę, że większość osób tego po prostu nie wie. Ważne jest jednak, i nie ma też takiego, nie ma też takiej potrzeby, natomiast ważne jest to, żeby w tej grupie, która jest jednak najbardziej narażona, jest szczególnie dotknięta jakimiś trudnymi sytuacjami życiowymi czy po prostu ekonomicznymi, żeby wyrobiona była taka postawa polegająca na tym, że jednak na instytucjach państwowych można się oprzeć, że nie jesteśmy pozostawieni samym sobie, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji trudnej można się zwrócić do pracownika socjalnego, można się zwrócić do nauczyciela w szkole, który pokieruje do odpowiedniej instytucji, gdzie można otrzymać pomoc. I jakby tutaj wydaje mi się, że w dalszym ciągu jest ten problem. On jest związany dokładnie z tym poczuciem stygmatyzacji społecznej, z poczuciem wstydu. Mhm. Zanim porozmawiamy o tym, czego można się spodziewać od państwa, na jaką pomoc można liczyć, jeszcze jedno pytanie a propos wstydu właśnie. Z czego wynika fakt, że bieda czy ubóstwo traktowane jest jako powód do wstydu? To kapitalizm tak Polakom umeblował głowy? Rzeczywiście to jest... Bardziej rozmawiamy, pouczamy niż karzemy. Przynajmniej funkcjonariusze z ekopatrolu. Ta rozmowa więcej da niż ta kara grzywny w postępowaniu mandatowym. 250, 50 czy nie wiem, 500 zł grzywny. Czasami lepiej wytłumaczyć, powiedzieć jak to wygląda. No i przede wszystkim to co mi się też nie podoba. Coraz rzadziej... Siadamy tam, gdzie mieszkamy. Każdy przychodzi, dzień dobry, ale nie wie kto, pod jakim lokalem. Sąsiedzi też nie wiedzą, co kto trzyma. Bywają takie sytuacje, że przyjeżdżamy i na przykład mamy takiego węża. O, tutaj nikt nie trzyma, broń Boże. Na przykład to wywiad środowiskowy. Potem się okazuje, że faktycznie w tej klatce na drugim piętrze mieszka właściciel, który do nas się zgłosił, a sąsiadów nikt nie wiedział. Więc
Wiadomo, że tego pieska czy kotka to oczywiście każdy widzi, bo wychodzimy rano, wieczorem kilka razy w ciągu dnia na te spacery, jeżeli taką mamy oczywiście możliwość. Natomiast jeżeli mamy takie, że tak powiem, możliwości, trzymamy takie zwierzę, oczywiście zgłośmy je, zarejestrujmy je. W tym przypadku Wydział Spraw Zwierząt, czyli Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Warszawa dla Warszawy. Zwierzęta egzotyczne tam zgłaszamy. Muszą być zgłoszone oczywiście. Natomiast jak przyjeżdżamy, czasami też na interwencję i nie wiecie Państwo, do kogo należy ten kameleon. No, sprawa z przez zeszłego tygodnia. No, piękny kameleon, niemański bodajże, że pamiętam, samica chyba. Piękna dorosła samica. No, nikt nic nie wiedział. Więc oczywiście zwierzę trafiło do specjalistów. Ośrodek CITES, warszawski ogród zoologiczny, gdzie ma się bardzo dobrze. Wiem, że już jest po pierwszych badaniach, więc zdrowy okaz. Natomiast teraz kwestia zgłoszenia się prawdopodobnie właściciela tego zwierzęcia. Przedstawienia odpowiednich dokumentów, bo nie zostanie wydane na buzie. Nie wiem, tak jakbym ja pojechał. Dzień dobry, jestem Piotr Mostowski, to mój kameleon, uciekł mi z terrarium, tak? No i co, to wszystko? Nie do końca. Odpowiednie dokumenty legalności pochodzenia, już nie wspomnę o jakichś tam innych, chociażby, nie wiem, zdjęciach z tym zwierzęciem, bo to wszystko, to nie jest takie proste, już nie wspomnę potem ewentualnie o wylegitymowaniu, więc jest ten problem. Problem, tak jak powiedziałem wcześniej, również z tymi zmianami danych teleadresowych. Wyprowadzamy się z punktu A, przeprowadzamy się do większego mieszkania czy do domku, a zapominamy o naszym psie kocie, który jest zaczipowany. Nie zmieniliśmy danych teleadresowych. Przyjeżdżamy na miejsce, jesteśmy na ulicy Strzeleckiej. Tak, ale pan Piotr już tutaj nie mieszka, a gdzie się wyprowadził? No nie wiemy. Telefony nie odpowiadają, bo w międzyczasie zmieniliśmy numer telefonu. Adres zamieszkania w bazie danych, więc w bazie danych, jeżeli chodzi o zaczipowanie naszego pieska czy kotka, widnieje, ale niestety już nie mieszkamy. Pamiętajmy również o tym, żeby zmienić dane teleadresowe swojego członka rodziny, jakby chciał nie patrzeć, naszego małego brata. W tej lecznicy, żeśmy chipowali te zwierzę, ewentualnie w Biurze Ochrony Środowiska, w Wydziale Spraw Zwierząt są też inspektorzy, którzy taki wniosek przyjmą i zmienią dane teleadresowe, bo takie zwierzę potem trafia. Ośrodek CITES, schronisko dla bezdomnych zwierząt, czy też ewentualnie ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Nie daj Boże, jak to zwierzę ucierpiało podczas, tak powiem, tej swojej ucieczki, nazwijmy to w cudzysłowie, i trafi do leśnicy weterynaryjnej, wtedy kwestia tylko odszukania. Wszystko oczywiście, wszystkie porady, algorytmy postępowania widnieją w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, czyli wejdźmy na bip.warszawa.om i tam mamy dokładnie zwierzęta w mieście, znajdźmy sobie, poczytajmy, jakie ciążą na nas obowiązki, co trzeba zrobić, jeżeli nasz pupil zaginie. Mamy też wykaz fundacji, które mogą pomóc, stowarzyszenia, które nam mogą pomóc ewentualnie. Różne są sytuacje. Dzisiaj się spotkałem na przykład chociażby z telefonem, gdzie pani szuka specjalistów, jeżeli chodzi o lekarzy weterynarii dotyczących na przykład królików. Więc tutaj akurat dzięki właśnie BIP-owi warszawskiemu wszedłem na wykaz stowarzyszeń fundacji, podałem telefony i pani do mnie odzwyczaja, że podziękowała bardzo, bo już znalazła specjalistę, że może pomóc jej królikowi. Na przykład to kwestia oczywiście tej informacji, przekazywania danych i pomoc tym naszym małym. Ciężko czasami udowodnić, czy ktoś porzucił zwierzaka, czy po prostu ten zwierzak uciekł. Czy tutaj macie Państwo jakieś metody, żeby zareagować? Powiem tak, podstawy prawne oczywiście są. Porzucenie zwierzęcia, ustawa o ochronie zwierząt. Natomiast powiem tak, jeżeli sami tego na oczy nie widzieliśmy, ciężko jest to udowodnić. Mówię, są różne sytuacje losowe. Kiedyś żeśmy spróbowali, jeżeli widzimy ewidentnie, że zwierzę zostało porzucone, no to wiadomo, organy ścigania. Mieliśmy sytuację, gdzie z samochodu na ulicy Puławskiej, już nie pamiętam dokładnie kolor biała, nie pamiętam marki, no na bezczela. No, podjechał na pobocze, otworzył drzwi, wyrzucili psa i odjechali w kierunku Piaseczna. Mieliśmy markę, mieliśmy numery sesyjne, oczywiście sprawa na policję. Skończyło się to oczywiście wyrokiem. Natomiast powiem tak, jeżeli nie byliśmy naocznymi świadkami znęcania się, porzucenia się zwierzęcia, no to ciężko jest to udowodnić. To słowo przeciwko słowu. Mówię, różne są sytuacje. No, akurat jeżeli mimo jeby psy uciekły, no to jedyna możliwość to jest taka, że nie wiem, zamykam automatyczną bramę, nie wiem, odkręcam się w tym czasie, podlewam ogród, albo furtka niedomknięta, a już można by powiedzieć, że porzuciłem, albo nie wiem, idźcie na spacer same, tak? Osoba by nie usłyszała tej komendy, idźcie na spacer same poza nieruchomość. O, wypuścił psy, zamknął furtkę i ma to wszystko w nosie. Porzucił? Można domniemywać? Można. To już kwestia oczywiście są wszystkie słowa. Natomiast jest to ciężkie do udowodnienia z mojego punktu widzenia. Natomiast już organy ścigania, policja mają swoje sposoby, mają swoich funkcjonariuszy, którzy mogą sporządzić wywiad środowiska, wszystko się odpowiednich świadków, a może coś ktoś widział. Mamy miejski system informacji, czyli monitoring. Różne są sytuacje. To, co my widzimy ewidentnie, no to oczywiście odpowiadają nam organy ścigania. Podałem ten przykład tych kotów w tym kontenerze PCK. No, jest to dość potężna gabaratury szafa, tak to nazwijmy.
nie ma możliwości, żeby tam zwierzę weszło. No, chyba, że jest to owad, ale nie zwierzę. Czyli ktoś musiał fizycznie tą klapę uchylić, wrzucić te biedne koty, przechylić tą klapę, gdzie ta odzież się później wysypuje i również te koty też tam się wsypały do tego głównego zbiornika, gdzie ta odzież się zbiera. No, jest tam monitoring. Może w tym przypadku policja dojdzie i zobaczy, kto był sprawcą. Może podjechał samochodem, może jest znany dzielnicowemu ta twarz, która na przykład będzie na danym nagraniu. To już wszystko, wszystkie pytania by zależały od funkcjonariusza policji, co w tym temacie poczyni. Natomiast oczywiście jesteśmy naszpikowani monitoringiem, czy to będzie miejski, czy prywatny. Różne są sytuacje. Już mamy sklepy, które mają monitoring. No to już kwestia oczywiście w tym przypadku organów, w tym przypadku policji, jeżeli chodzi o dojścia do sprawcy popełnionego czynu i postawienia mu zarzutów. Więc tak to mniej więcej wygląda. Tu w tym przypadku no, złożyliśmy, bo no, nie ma innej możliwości. Ja jeszcze rozumiem, że nie wiem, no, dziura jakaś była, wszedł, bo było zimno. Mamy okres, lato mamy jeszcze, są ciepłe noce, nie wiem. Na obrzeżach Warszawy, tych dzielnicach, nie wiem, Rembertu, Wawer, może, nie wiem, 8 stopni w nocy najniższa, ale tak naprawdę jak 15 stopni jest. W centrum jest oczywiście dużo, dużo cieplej. Teraz tu w tym przypadku no, podejrzenie mamy, złożyliśmy, już tutaj organy ścigania ich dojdą, tym bardziej, że mówię monitoring miejski, może prywatny, więc tutaj jest wszystko oczywiście od służb, które prowadzą postępowanie wyjaśniające, dochodzeniowo-śledcze. Tylko w lipcu do schroniska na Paluchu trafiło 220 psów i prawie 200 kotów. To o 15% więcej niż w pozostałych miesiącach roku. A teraz dobre wieści z dróg. Wiadukty drogowe nad trasą Łazienkowską odzyskają blask. Materiał przygotowała Joanna Obuchowska. Halo, trochę się to sypie. Warszawscy drogowcy przymierzają się do remontu wiaduktów trasy Łazienkowskiej, tych na wysokości Agrykoli. O szczegółach Małgorzata Gajewska z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Wiadukty trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli. Na razie jesteście na etapie szukania firmy, która wykona projekt modernizacji. Ogłosiliśmy dwustopniowy przetarg na projekt. W pierwszym etapie zaprosiliśmy firmy do składania wniosków. Następnie te wnioski zweryfikujemy, czy odpowiadają naszym warunkom. I dopiero wówczas zaprosimy wybrane firmy do składania ofert cenowych. Takie wnioski złożyło 8 firm i konsorcjów. Jesteśmy właśnie na etapie sprawdzania ich poprawności. W jakim stanie teraz są te wiadukty? Z ekspertyzy, którą na nasze zlecenie wykonała Politechnika Warszawska, wynika, że są w bardzo złym stanie. Nie opłaca się też wykonanie częściowego remontu. Eksperci zalecają, żeby rozebrać wiadukt z płytą i z podporami łącznie i wybudować wszystko od nowa. Czyli to trochę to samo, co było przy estakadach. Sytuacja będzie podobna. Zresztą w tym samym czasie były budowane wiadukty trasy Łazienkowskiej, jak estakady trasy Łazienkowskiej na węźle z Wisłostradą, w związku z czym i w podobnym też są stanie. Proces odbudowy będzie zresztą też podobny. Kiedy planujecie, że już mogłyby się zacząć takie fizyczne prace w terenie? Od momentu podpisania umowy z wybranym w przetargu wykonawcą na projekt, będzie on miał 12 miesięcy na wykonanie tego zadania, a zatem będzie on gotowy nie wcześniej niż pod koniec przyszłego roku. Zatem w 2018 roku powinniśmy być gotowi do przystąpienia do prac remontowych. Ale kierowcy nie muszą się obawiać, że im coś załamie pod samochodem. Kierowcy oczywiście nie muszą się obawiać, dlatego że Zarząd Dróg Miejskich stale monitoruje stan tych wiaduktów. Natomiast jeżeli chodzi o organizację w czasie remontu, to też kierowcy nie muszą się obawiać, że zostaną one wyłączone całkowicie z ruchu, dlatego że będziemy remontowali połówkami. To znaczy najpierw rozbierzemy jeden wiadukt i odbudujemy go, po czym ruch przełożymy na ten nowo wybudowany i zamkniemy ten drugi. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Gajewska z warszawskiego ZMID-u. Warszawa nie chce sekundników na sygnalizatorach, które odmierzałyby czas do zielonego światła. Zdaniem ratusza urządzenie spowodowałoby tylko niepotrzebny chaos, bo nie współpracuje z systemem. Teraz automat sam steruje długością świateł w zależności od natężenia ruchu. Przy sekundnikach tak by nie było, wyjaśnia Agnieszka Kłomp z ratusza. Mogłoby się zdarzyć, że sekundnik odliczałby w momencie, kiedy to natężenie ruchu jest mniejsze. Potem nagle dojechałaby fala samochodów i zacząłby odliczać od nowa. Temat sekundników wrócił po tym, jak Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że chce zalegalizować urządzenie. Marieta Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na magazyn reporterów Radia Z Gold 94 w Warszawie.
Co się udało, a co zrobiono źle? Ratusz porówna ulicę Świętokrzyską i Aleje Jerozolimskie. Sprawdzone zostanie też m.in. natężenie ruchu i bezpieczeństwo pieszych. Ale nie tylko, zaznacza w rozmowie z Mirkiem Szczepanikiem Tomasz Kunert z ratusza. Chcemy przygotować taką analizę porównawczą Alei Jerozolimskich i ulicy Świętokrzyskiej, czyli dwóch równoległych ulic w Warszawie, na odcinku od Jana Pawła do Nowego Światu. To są dwie ulice położone w centrum miasta, w ścisłym centrum miasta, bardzo blisko siebie, ale ulice, które bardzo różnią się między sobą. Po przebudowie ulica Świętokrzyska jest ulicą węższą, z większą ilością miejsca dla pieszych, dla rowerzystów, z inną organizacją ruchu, z wydzielonymi pasami rowerowymi. Tutaj ta zmiana była bardzo duża. Aleje Jerozolimskie do tej pory przechodziły tak naprawdę tylko kosmetyczne zmiany. To jest ulica typowo komunikacyjna. Chcemy, żeby ta analiza pokazała nam, jak naprawdę wygląda życie na tych ulicach. Jaka część z tych ulic jest wykorzystywana do różnego rodzaju transportów. Jak duże potoki mieszkańców przemieszczających się, czym podróżują. Jaki tu główny nacisk, na jaki sposób przemieszczania się jest położony. Chcemy też spojrzeć na tę ulicę z punktu widzenia ekonomicznego, czyli zbadać, jak zmieniły się one pod względem handlowo-usługowym, jak teraz działa, funkcjonuje Świętokrzyska w tym zakresie, a jak Aleje Jerozolimskie. Jakie są tutaj czynsze, jakie mniej więcej dochody osiągają osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, kim są klienci z tych punktów usługowych, gastronomicznych, handlowych. Chcemy uzyskać taki kompleksowy obraz obydwu tych ulic w wielu, wielu aspektach. To ma być taka wiedza, która będzie wiedzą obiektywną, nie opierającą się na tym, kto głośniej mówi, na tej grupie użytkowników ulicy, która jest głośniejsza, ale ma być to wiedza zebrana w sposób fachowy, pokazująca rzeczywistość, rzeczywisty obraz tej ulicy. Chcemy przede wszystkim zebrać tą wiedzę, aby mieć obiektywny obraz sytuacji na obydwu tych ulicach. Obraz prawdziwy, taki, który nie będzie jakby podlegał tutaj emocjom, bo dziś te opinie, które się słyszy na temat czy proponowanych zmian w Alejach Jerozolimskich, czy już wprowadzonych zmian na ulicy Świętokrzyskiej, to te opinie zwykle są nacechowane emocjami. Tutaj czasami te emocje biorą górę. Chcemy mieć rzetelny obraz, zobaczyć, czy te zmiany poszły w dobrym kierunku w przypadku Świętokrzyskiej, w przypadku Alei Jerozolimskich, w którym kierunku te zmiany ewentualnie powinny pójść. Chcemy zobaczyć, co wyszło, co się nie udało. Chcemy, aby Świętokrzyska była pewnego rodzaju poligonem doświadczalnym. Obraz tej Świętokrzyskiej, z tego wynikający, aby był wskazówką na przyszłość przy ewentualnych podobnych zmianach w centrum miasta. To opracowanie będzie opierało się na danych różnego rodzaju, na przykład na danych badania ruchu, z badania ruchu pieszych, będą też wywiady z użytkownikami tych ulic, z właścicielami punktów handlowych, usługowych czy gastronomicznych. Także więc to będzie dosyć dużo będzie różnego rodzaju źródeł danych do tego opracowania. Tutaj nie ma żadnego związku z prowadzonym z projektem, że się to wszystko na tym badaniu. Czy brane są na przykład także inne czynniki, aspekty pod uwagę, nie tylko powiedzmy ulica, ruch, a na przykład kamienice? Czy tutaj też wygląd ewentualnie może się zmienić? Chcemy, aby wykonawca tej analizy przeprowadził także wywiady z mieszkańcami tych ulic, z użytkownikami i z mieszkańcami. Tak, aby oni opowiedzieli na temat, jakie jest ich zdanie na temat jakości życia w tym miejscu, problemów, nie wiem, z parkowaniem, z dojściem do sklepu, dostępnością transportu zbiorowego, do sklepów, usług. Tak więc zapewne w tych wypowiedziach również znajdą się opinie dotyczące tam technicznego budynku, które się tam znajdują. Przy czym to opracowanie jest regionalne na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich, który nie zajmuje się budynkami. Niemniej jednak te dane posłużą nam do tego, aby zwrócić uwagę na to, na te bolączki mieszkańców, które oni je powiedzą. Raport między innymi ma pomóc uniknąć popełnienia błędów przy remontach i przebudowach ulic w centrum Warszawy. Analiza będzie gotowa w grudniu. Teraz zapraszam do świata kultury i to przez duże K. 5 osób na scenie, nagich, w maskach konia. Spektakl Dziewiąta po raz pierwszy zawita do Warszawy w ramach festiwalu Ciało Umysł. O spektaklu, jak i całym wydarzeniu z dyrektor artystyczną Ewą Kozak rozmawiał Mirek Szczepanik. Jest to spektakl w
który budzi dosyć duże kontrowersje. Jest to radykalna dosyć propozycja zespołu Via Negativa, słoweńskiego kolektywu prowadzonego przez reżysera Bojana Jablonowicza. I powstał on we współpracy z polską choreografką Anitą Wach, która pracuje z Bojanem już od 8 lat. Jest to zespół, który nawiązuje do teologii negatywnej, to znaczy takiego nurtu w tradycji chrześcijańskiej, który odnosi się do sposobu mówienia o Bogu i jest oparty, w skrócie mówiąc, na założeniu, że najbardziej prawdziwe rzeczy możemy powiedzieć przez to, czego się nie ma, a nie kim jest Bóg. Zespół ten proponuje spektakl, który jest raczej takim rozważaniem czy medytacją nad poznaniem. Tematem spektaklu jest pytanie o cywilizację i możliwość ujarzmienia człowieka. Zespół mówi o tym spektaklu, że jest to maszyna antropologiczna zasilana Beethovenem. Rzeczywiście jest bardzo głośna muzyka Beethovena, to 9. symfonia, a na scenie jest 6 osób nagich i zupełnie normalnych, takich przeciętnych, którzy mierzą się z tym arcydziełem naszej cywilizacji, czyli tą majestatyczną 9. symfonią Beethovena. To jest takie połączenie performance'u, teatru i choreografii i głośnej muzyki. Widzowie dostają zatyczki do uszu i mogą sobie wybrać, w której części jakby spektaklu chcą uczestniczyć. Sami performerzy przyjmują taką rolę, czy wchodzą w pewną rolę konia, aby z tej perspektywy przyjrzeć się historii i odnieść się do dzisiejszej wspólnoty. Ta historia związana jest z koniami lipicańskimi, których historia sięga XVI wieku, a były to, czy są to najstarsze udomowione przez człowieka konie, które były koniami cesarzy, władców, a nierzadko dyktatorów i zbrodniarzy. Hitler na przykład uważał te zwierzęta za wyjątkowe, za taki ideał najczystszej rasy. Więc ta 9. symfonia Beethovena jest ogromnym wyzwaniem, bo nie tylko jest wspaniałym dziełem muzycznym, na tle którym rozgrywa się dosyć radykalna, bo bardzo minimalistyczna akcja, w której nadzy performerzy utożsamiają pewne emocje związane właśnie z człowiekiem czy koniem, ale jest to, musimy pamiętać, że jednocześnie hymn Unii Europejskiej, co nadaje dosyć taki oczywisty, czy pewien kierunek w odczytywaniu spektaklu, który pozostawia nas z pytaniem, czy piękno, harmonia i doskonałość mają coś wspólnego z tym, co reprezentuje człowiek i w imię jakich wartości, czy to są właśnie te nasze europejskie wartości, jak wolność, demokracja, budujemy zasieki, ruszamy na wojny. To jest główne przesłanie, raczej refleksja, medytacja nad kondycją współczesnego człowieka poprzez historię ikoni i wspaniałą muzykę Beethovena. Czy ten spektakl był już kiedyś, czy ten performance był już wcześniej wystawiony w Polsce? Premiera tego spektaklu odbyła się w Katowicach w czerwcu na festiwalu KTO i po tak długim okresie w nowej odsłonie jest pokazywany po raz pierwszy. Na pewno widzowie warszawscy, czy nawet z Polski, które bardzo zapraszamy, będą mogli zobaczyć to w dużej sali, ale intymny kontakt pomiędzy performerami, głośną muzyką i maskami, za którymi kryją się właśnie performerzy. Jak ten spektakl jest odbierany wśród publiczności, która już widziała? Po spektaklu nastąpiła cisza. I wydaje mi się, że to jest najlepsza recenzja do tego spektaklu, ponieważ był tak mocny i przytłaczający. To jest dosyć mocna, polityczna taki statement, który mówi o, czy zadaje pytanie o kondycję współczesnego człowieka. Więc myślę, że jak widzowie, przynajmniej ja byłam bardzo poruszona, ale nie miałam nawet ochoty na myślenie o tym spektaklu, ponieważ on działa na wszystkie zmysły. On jednocześnie ma bardzo głośną muzykę, bardzo wyrazistych performerów, bardzo wyraziste sceny z używania właśnie broni, które otwierają wyobraźnię człowieka i kontaktują się jakby z naszymi różnymi doświadczeniami związanymi czy z historią, czy z wojny, czy z historią relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, pomiędzy przemocą a próbą ocalenia. Jest tutaj wiele poziomów takich i wiele emocji, które ten spektakl wyzwala. Mogłabym zapytać, po co w ogóle sztuka, po co teatr, po co taniec? Jest to na pewno taniec, performance, propozycje, które można zobaczyć na festiwalu Ciało Umysł, są zaproszeniem widza do refleksji na temat dzisiejszego świata, na temat postrzegania drugiego człowieka, na temat problemów, które dzieją się wokół nas. I myślę, że 9. Via Negativy z głośną muzyką Beethovena jest super takim zamknięciem 15 edycji festiwalu Ciało Umysł, które dają możliwość refleksji na temat naszego świata, na temat otoczenia. No właśnie, 15 edycja, mały taki jubileuszy. Proszę powiedzieć, co jeszcze w tym roku będą mogli zobaczyć wszyscy ci, którzy wezmą udział w festiwalu? W
tym roku niespodziewanie mamy dużo tańca. Mimo że w zeszłym roku zmieniliśmy troszkę podtytuł festiwalu bardziej na sztuki performatywne, to okazało się, że w tym roku taniec króluje. Jest to bardzo dynamiczny, z dużą ilością tancerzy też na scenie, ale jednocześnie medytatywny, ekspresyjny. Na sam początek zapraszamy na premierę spektaklu Side West Rain szwajcarskiego choreografa Guillermo Botello, który z 15 polskimi tancerzami zaprasza do Teatru Studio, w którym przez godzinę tancerze przemierzają 10 km sceny, aby uruchomić taki rodzaj właśnie padającego deszczu, pewnej właśnie takiej medytatywnej wspólnoty, która pokazuje czy przypomina o cyklu rodzenia się, umierania. Jest też zapraszany też na premierę Kai Kołodziejczyk, innej młodej polskiej choreografki, która przez 2 godziny prezentuje instalację performatywną do muzyki Andrzeja Krzanowskiego Audycja 5. Jest to spektakl z 6 tancerzami, również muzyką współczesną, wizualizacjami, światłem. Kreuje ona czy tworzy swoje własne spojrzenie na temat skryptu, który powstał w latach 70. i dopiero teraz po raz pierwszy jest on przez nią odkryty i jakby realizowany na nowo. Jest to świetny spektakl Godowskiej Krawczyńskiego Bataj i Świat Nowych Dni, który też przypomina o tym, że nie składamy się tylko z tych pozytywnych cech, ale mamy w sobie też różne cechy negatywne i taką przemoc, czy taką mocną właśnie ekspresję pomiędzy tancerzami, pomiędzy ludźmi pokazuje 6 wspaniałych tancerzy, którzy testują swoje możliwości w relacjach pomiędzy sobą. Też mówi o Bataju, czyli o francuskim filozofie, który na początku XX wieku zaproponował kilka teorii związanych z transgresją i oni wracając do tej, czy posiłkując się tą filozofią, próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dzisiaj, gdzie jest ta granica relacji międzyludzkich. No i na koniec Via Negativa z symfonią, z 9 symfonią Beethovena. Warto jeszcze chyba wspomnieć o takich projektach nie z głównego nurtu, ale projektów Martina Schicka, szwajcarskiego choreografa, który robi serię niskobudżetową, w ramach której pokazuje, jak dzisiaj bez pieniędzy czy w jakimś nowym świetle możemy tworzyć sztukę właśnie tą niskobudżetową. Jeden z jego spektaklu Half Bread Technique, czyli technika dzielenia chleba, polega na tym, że pieniądze, czyli honorarium, które dostał za ten spektakl, będzie próbował dzielić z innymi, z tancerzami czy z widownią, którą będzie zapraszał na scenę. To jest to nowe myślenie nie tylko o sztuce, po co tworzymy kulturę i po co sztuka powstaje, może nie tylko po to, żeby ją uwielbić i patrzeć na nią z dystansu, ale też, żeby wziąć czynny udział i się po prostu nią podzielić. Będzie też pewien maraton taneczny. Powiedzmy jeszcze kilka słów na ten temat. O tak, 12 godzin tanecznego maratonu na koniec festiwalu od 10 wieczorem do 10 rano, zakończony wspólnym śniadaniem. Zaprosiliśmy wszystkich chętnych do tego, żeby razem z nami co godzinę, zmieniając pewną technikę tańca, ucząc się nowej choreografii, rozmawiając z tancerzami czy z artystami o ich praktykach tanecznych, stworzyć właśnie taką permanentną, niekończącą się... Potańcówkę? Potańcówkę. Nocna potańcówka, myślę, że z soboty na niedzielę to dobry czas na fajne spędzenie czasu. Proszę powiedzieć, kiedy festiwal, od kiedy do kiedy, gdzie można kupić bilety, no i gdzie oczywiście będziemy mogli zobaczyć wszystkie kulturalne spektakle? Zaczynamy 30 września w Teatrze Studio, Pałacu Kultury i Nauki. Mamy też spektakle w Centrum Sztuki Współczesnej i kończymy je między 5 a 8 października w Teatrze Nowym na Madalińskiego. Zapraszam serdecznie. Bilety są już w sprzedaży. Zapraszam na stronę www.ciałoumysł.pl. Z dyrektor artystyczną festiwalu Ciało Umysł Ewą Kozak rozmawiał Mirek Szczepanik. Zmieniamy temat. Zabytkowe auta opanują warszawską Pragę. Rajd praski to propozycja dla tych miłośników motoryzacji, którzy nie boją się wyzwań. Uczestnicy wezmą udział w wielu zadaniach. Z jednym z organizatorów, Kamilem Pawłowskim, rozmawiał Mirek Szczepanik.
przed nami już 7. edycja pewnego rajdu w Warszawie, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Zdradźmy, co to za rajd. Co nas czeka w tegorocznej edycji? Tak, jest to 7. edycja rajdu praskiego pojazdów zabytkowych. Już od 7 lat jeździmy po Pradze. Zawsze ostatnia sobota września. Zawsze 50 samochodów. No, jest to rajd taki turystyczny, bardziej to przypomina podchody niż jakieś sportowe zmagania. Tam chodzi głównie o zabawę i o to, żeby pokazać mieszkańcom Pragi zabytkowe pojazdy. I jakie pojazdy będą w tym roku? Trudno powiedzieć, zapisy dopiero się zaczynają, no ale znamy te samochody, tutaj w Warszawie są one widoczne. Przyjeżdża często Tatra T648 DKW F5, przedwojenne, dużo Mercedesów z lat 60. 70., polskie Fiaty, Syreny Warszawy. Autami przyjeżdżają głównie warszawiacy, czy też tak naprawdę fani motoryzacji z całej Polski? No akurat na rajd praski głównie warszawiacy lub mieszkańcy ościennych tutaj gmin i powiatów. Czasami ktoś przyjeżdża z dalszych lokalizacji. Bardzo popularne są samochody z Łodzi, klub łódzki, klub lubelski. Dobre dojazdy do Warszawy, więc chętnie przyjeżdżają, ale głównie to są warszawiacy. Wspomniałeś, że będzie 50 aut. To znaczy, że to jest jakiś taki limit, czy rzeczywiście może być ich więcej? No to jest limit, bo chętnych byłoby pewnie znacznie więcej, ale w związku z tym, że to jest rajd jednodniowy, my musimy obliczyć później wyniki, wszystkie zadania i tak dalej, więc nie możemy przyjąć zbyt dużo samochodów. Dlatego liczy się też szybkość reakcji na zapisy. Czasami kończą się one w godzinę, dwie. Bardzo szybko się rozchodzą. No właśnie, jak to wygląda? Bo są, tak jak wspomniałeś, już tutaj zadania. Opiszmy, jak wygląda cały rajd, cały ten dzień. No co roku staramy się, żeby ten rajd wyglądał inaczej. Zazwyczaj jest to tak zwany itinerary, czyli książka drogowa, na której są rozrysowane sytuacje drogowe. Zawodnicy mają za zadanie pojechać odpowiednią trasę. Na tej trasie są pytania. Czasami są to pytania historyczne na temat mijanych budynków, mijanych miejsc. Odpowiedzi są do znalezienia gdzieś tam w okolicy, więc trzeba wyjść, popatrzeć, zobaczyć. Często akurat na rajdzie praskim stosujemy tak zwane punkty kontroli przejazdu, czyli podjeżdża się i widzi się naszych ludzi w kamizelkach auty i klubu. No i trzeba tam wykonać jakieś zadanie. Różne są te zadania. Czasami w tym roku, nie wiem, będzie coś żeby złożyć jakiś termostat. W zeszłych latach było przypasowanie modeli samochodów do krajów i tak dalej. Tak więc mamy takie zadania głównie motoryzacyjne, ale czasami też związane z historią miejsc napotkanych po drodze. To kto wygrywa? Kto wygrywa? Ten, kto będzie miał jak najmniej punktów karnych, bo za każdą złą odpowiedź jest punkty karne. Niektóre zadania są bardziej punktowane, niektóre mniej. No i w efekcie wygrywa ta załoga, która ma najmniej punktów karnych. W zeszłym roku bawiliśmy się w taki rajd w stylu PRL-u. Trzeba było znaleźć na trasie cinkciarza, zrobiliśmy u naszych sponsorów taki sklep typu Pewex, trzeba było tam kupić zabony, różne wiktuały i inne rzeczy. Tak więc trzeba było się przedrzeć przed PRL-owską rzeczywistością. No, uczestnik dostaje nie tyle mapę, co książkę drogową. Są rozrysowane, na przykład jeżeli mamy skrzyżowanie pełne, jest narysowane to skrzyżowanie i kierunek, w którym trzeba opuścić to skrzyżowanie. No i takich sytuacji jest na przykład 100 albo 120. No i nie należy, znaczy, trzeba tak jechać, żeby się nie zgubić. Czasami są pułapki przez nas zasadzone, czyli jakieś nawigacyjne rzeczy, które no trudno w radiu tutaj wytłumaczyć za bardzo, no ale są, wiadomo, są nakazy albo zakazy wjazdu, które mogą utrudnić trochę jazdę. Mamy różne takie zapisy na tych kartach drogowych, które utrudniają przejazd. Nie jest tak łatwo dotrzeć na metę. Ruch nie jest zamknięty, wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Tak, dzieje się w czasie rzeczywistym, samochody jeżdżą po normalnych ulicach, mają obowiązek przestrzegać prawa ruchu drogowym. Do tego stopnia, że często na nich robimy zasadzki. Były wypadki, że braliśmy od policji, pożyczaliśmy, albo bardziej o to, że policja dla nas mierzyła na przykład prędkość takich samochodów, bo wiemy, gdzie przejeżdżają, albo na przykład patrzymy, czy się zatrzymują na stopie, więc to też jest oceniane i też za to są punkty karne, takie nasze wewnętrzne. Tak więc jeżeli muszą się starać, żeby nie przekraczać przepisów ruchu drogowego, bo inaczej mogą być ukarani przez nas. Czyli można powiedzieć, że w całą akcję są włączeni wszyscy, łącznie z policją, która także pomaga, gdzieś tam można się dogadać. No tak, z policją zawsze można się dogadać. Oni lubią nam pomagać, lubią pojazdy zabytkowe. Akurat oczywiście nie na każdym rajdzie nam pomagają.
bo też nie zawsze o to ich prosimy, ale jak jest potrzeba, to chętnie wchodzą do współpracy. Czas jest tutaj ważny, czy to drugorzędna sprawa? Akurat na Radzie Praskim zazwyczaj jest ważny. Wszystko ma się odbyć w ciągu 2-3 godzin, tak więc muszą te zadania, które mają do wykonania, wykonać w tym czasie. No, czasami niektórych nie zdążą i wtedy mają też problem. Nie wiem, czy to dobre słowo innowacyjne, no bo to już jest kolejna edycja, jeśli chodzi o rajd, ale no, rzeczywiście to jest rajd, w którym trzeba też trochę pogłówkować, tak? Nie ma lekko, nie tylko można pojeździć sobie fajnym, zabytkowym autem. Tak, no to przede wszystkim trzeba pogłówkować, trzeba też dosyć dobrze znać Warszawę i też być otwartym na wszelkie pomysły i otwartym na miejsca, które się odwiedza. Trasa rajdu? Trasa, no nie możemy zbyt dużo zdradzać. Zaczynamy w fabryce obrabiarek Avia w warszawskiej Pradze, to jest obok Bazyliki na Kawęczyńskiej. Tam zaczynamy o godzinie gdzieś około 14:00. Na rajd wyruszą te samochody, które chcą. Te, które nie chcą jechać i rywalizować, mogą sobie zostać w Avi i wypić kawę, będą też food trucki. My później też wracamy w to samo miejsce, a w międzyczasie, no, mogę zdradzić, no oczywiście będziemy jeździć po starej Pradze, głównie okolice ulicy Ząbkowskiej i Kijowskiej, ale też w tym roku po raz pierwszy rajd praski przejedzie przez most i będzie też na Powiślu i malutki kawałeczek też tam zorganizujemy. W tym roku rajd praski głównym przesłaniem są ginące zawody, więc będziemy odwiedzać rzemieślników praskich. Będziemy w miejscach, gdzie były kiedyś fabryki, gdzie były jakieś zakłady. Tam, gdzie już albo nie istnieją te zakłady, albo ci rzemieślnicy, którzy są już tacy na wymarciu, szewc, wiadomo, jakieś tapicerstwo, jakieś takie różne dziwne zawody. Czyli można powiedzieć, że pewnie tam jakieś zadania się znajdą, nie zdradzajmy jakie, no bo tutaj oczywiście uczestnicy muszą być w pełnej nieświadomości, a przynajmniej w częściowej jeszcze. No tak, będą. Będzie kilka punktów takich żywych z ludźmi naszymi, z organizatorami, którzy na pewno zaskoczą dziwnymi zadaniami, no, z różnych zawodów. Jedno możemy chociaż zdradzić? Lepiej nie, bo jeszcze będzie ktoś słuchał i będzie, że tak powiem, miał handicap. Dobra, powiedzmy, dlaczego Praga? No Praga jest taka, bo tutaj współorganizatorem rajdu, oprócz Autonomii Klubu Polski, jest Stowarzyszenie Mieszkańców Michałów, praskiego stowarzyszenia, które jakby wyszło z inicjatywą organizowania takich rajdów. To są rajdy w Warszawie, jest Warszawski Rajd Zabytkowy, który już ma tradycję ponad 30-letnią. Są inne rajdy, a na Pradze jakoś rzadko te pojazdy zabytkowe się pokazywały. Stowarzyszenie Michałów poprosiło nas i tak już od 7 lat z nimi pracujemy i robimy ten rajd i cieszy się dużą popularnością. Jeśli chodzi o auta, auto zabytkowe, jakie mamy na myśli? Czy tutaj jest jakiś rocznik, którego nie możemy przekroczyć, jeśli chodzi o ten rajd? No, zwyczajowo w Polsce auto zabytkowe to jest 25-letnie, czyli w tym roku jest to 91 rok i do tego rocznika samochody przyjmujemy. Ale jakby się trafił jakiś ciekawy samochód, troszeczkę nowszy, też jesteśmy w stanie przyjąć, nie wiem, Lancia Delta Integrale albo coś takiego, chętnie też zobaczymy na starcie. No oczywiście najbardziej ciekawe są samochody 40-letnie i starsze. Jak ludzie reagują, kiedy na przykład no, jadą auto zabytkowe, nagle ktoś z tego auta wysiada, bierze jakąś, nie wiem, kopertę, jakieś zadanie, szybko wskakuje z powrotem i jedzie dalej? To... No, dziwią się, ale też fajnie reagują, bo czasami jak jest pytanie, na przykład załóżmy, że o jakiś numer telefonu z ogłoszenia, załóżmy, no to w tym miejscu zbiera się dużo osób i często jest tak, że już mówią ten numer, zanim samochód podjedzie, gdzieś tam wołają 14 i ten samochód już nawet nie sprawdza odpowiedzi, bo mieszkańcy tej ulicy są już przygotowani na to po którymś tam samochodzie, który ich odwiedza. Szczególnie na Pradze jest to fajne, bo tam ludzie są bardziej tacy otwarci i chętniej tak żywiej reagują. Dzieci na przykład są bardzo, bardzo zaangażowane często w takie zabawy. To jeszcze przypomnijmy, gdzie, którego i oczywiście od której godziny będziemy mogli być świadkami tego wydarzenia. No i gdzie tak naprawdę także najlepiej, jeśli chodzi o widzów. W którym miejscu tutaj także będzie można rzeczywiście najwięcej zobaczyć tej całej rywalizacji auta, obejrzeć? No tak, no to 24 września, sobota, fabryka obrabiarek Avia przy ulicy Siedleckiej, to jest okolice Bazyliki na Kawęczyńskiej. Tam będą samochody o 14:00, rajd tak właśnie mniej więcej koło 14:00 ruszy.
i później one powrócą około 16-17 z powrotem do Avii i będą na pewno tam do 18-19. A w międzyczasie, no tak jak mówiłem, odwiedzą Starą Pragę głównie, będą w okolicy Straży Pożarnej przy Zamojskiego, będą na Powiślu przy Alei na Skarpie, z takich miejsc, gdzie będą się zatrzymywać. No a tak będą po prostu jeździć po okolicy Ząbkowskiej, Targowej, Zamojskiego, Kijowskiej i tych okolicach. Start 24 września przy ulicy Siedleckiej. W zawodach weźmie udział 50 załóg. I na koniec problemy z parkowaniem. Joanna Obuchowska zajęła się problemem parkowania aut na stołecznych trawnikach. 15 tysięcy interwencji w sprawie parkowania na trawie. W pół roku z małym hakiem. To efekt akcji Stołecznej Straży Miejskiej, która teraz walczy z rozjeżdżaniem trawników. O szczegółach Monika Niżniak. W tym okresie strażnicy miejscowi przeprowadzili ponad 15 tysięcy interwencji związanych tylko i wyłącznie z parkowaniem pojazdów na miejskich zieleńcach lub też terenach przeznaczonych pod zieleń. I w związku z tymi interwencjami większości mieli do czynienia z sytuacjami, kiedy sprawcy wykroczenia nie było na miejscu zdarzenia, w związku z tym były wszczynane czynności pod nieobecność kierującego, zmierzające do jego ukarania. I takie czynności zostały wszczęte w ponad 16 tysiącach spraw. Natomiast na miejscu zdarzenia ukaranych mandatami karnymi zostało ponad 1,5 tysiąca kierujących. W kolejnych ponad 600 przypadkach funkcjonariusze ocenili, że wystarczające będzie zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego. Czy są jakieś dzielnice, w których warszawiacy szczególnie lubią stanąć sobie na trawniczku? Najwięcej interwencji związanych z parkowaniem na zieleńcach odnotowano na terenie Mokotowa. To blisko 3 tysiące interwencji. Kolejna dzielnica to Wola, niemal 2 tysiące interwencji i Ochota, około 1,5 tysiąca interwencji. Są to też te dzielnice. W tych dzielnicach odnotowywane są też inne interwencje z zakresu nieprawidłowego parkowania i są to też właśnie te dzielnice, które no niestety przodują w tym zakresie. Czy przez te parę miesięcy widać jakąś zmianę? Prawie kierowcy zauważyli, że zwracacie na to większą uwagę i zaczęli się przemieszczać w miejsca, gdzie nie rozjeżdża się trawy? Są miejsca, które przez wiele, wiele miesięcy, a czasami przez wiele lat były notorycznie rozjeżdżane przez kierowców. Dziś te miejsca w ocenie funkcjonariuszy są bezpieczne i są wolne od nieprawidłowego parkowania. Są to miejsca, które zarządzający terenem w końcu może rekultywować, może odnowić zieleń. I są pozytywne efekty tych działań. Natomiast nie zmienia to faktu, że nawet te miejsca, które zostały uwolnione, te miejsca, które były bardzo często kontrolowane, one wciąż doraźnie muszą być sprawdzone przez funkcjonariuszy. Ja myślę, że sytuacja zmieni się, kiedy w końcu wszyscy będziemy przekonani, czy też przekonamy się, że ta przestrzeń publiczna nie jest przestrzenią niczyją, a należy też do mnie. Nawet niewielki skrawek, ale jestem odpowiedzialna za tą przestrzeń publiczną. Myślę, że dopiero wtedy sytuacja ulegnie całkowitej poprawie. Natomiast to, co też jest pozytywne, to mieszkańcy. Współpraca z mieszkańcami. Również w tym zakresie mieszkańcy coraz częściej do nas dzwonią, zwracają uwagę, że kierowcy parkują na trawnikach, parkują na zieleńcach i proszą o interwencję. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Niżniak z Warszawskiej Straży Miejskiej. I zostajemy na warszawskich ulicach. Koszykowa na pierwszy ogień. Ratusz rozpoczął akcję spowalniania ruchu w centrum miasta. Sprawą zajął się Mirek Szczepanik. Tempo 30. Na te słowa większość kierowców reaguje alergicznie. Są jednak wyjątki. Po Śródmieściu ludzie chodzą lekko zakręceni i często wychodzą z pomiędzy samochodów. I wtedy mamy i ostre hamowanie. Więc po pierwsze liczy się bezpieczeństwo, a po drugie przyjazne środowisko dla pieszych. Ratusz Tomasz Kunert. W rejonie, gdzie obowiązuje prędkość 30 km na godzinę, pieszy może przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu. Zbudowano już kilka wysp, albo jak kto woli, spowalniacze. Ustawiane są znaki, a to dopiero początek. Bo tempo 30 zostanie wprowadzone w rejonie Pięknej, Marszałkowskiej, w Alejach Ujazdowskich i na trasie Łazienkowskiej. Prace zakończą się jeszcze w tym miesiącu. Ponad 3 miliony złotych będzie kosztować koordynacja świateł w Alei Komisji Edukacji Narodowej. System obejmie 2,5 kilometra. To usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo, zwłaszcza na skrzyżowaniach. Zwłaszcza na tych największych, takich jak Ciszewskiego, z Aleją Ken, gdzie bardzo często dochodzi do kolizji, do wypadków. W ostatnich kilku latach to było ponad 100 zdarzeń drogowych.
A Ciszewskiego to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Warszawie. Sygnalizacja będzie automatycznie dostosowywać się do natężenia ruchu. Kierowcy będą mieć tak zwaną zieloną falę. Na części krzyżówek zostaną również namalowane skręty w lewo i do zawracania. Nowa organizacja ruchu wejdzie w życie w grudniu. W warszawskich tramwajach będzie monitoring. To pokłosie pobicia w jednym ze składów profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Tramwaje warszawskie Michał Powałka. Musimy po prostu przeanalizować, czy opłaca się instalować w jakimś tramwaju. Każdy ma określoną ilość lat do przejechania. Jeżeli są to tramwaje najstarsze, no to wiadomo, że tam nie będziemy instalować w tramwaju, który ma zostać wycofany z ruchu za pół roku, za rok. Na razie aż 40% tramwajów nie ma monitoringu. Magazyn reporterów Radia Z Gold 94. Mirek Szczepanik, zapraszam. Nawet 10 milionów złotych może pochłonąć remont obwodnicy Targówka. Ciężki sprzęt wyjedzie na ulicę Osowskiego, Handlową, Myszkowską i Pratulińską. O czym opowiada Mikołaj Pieńko z Zarządu Dróg Miejskich. Duże zmiany się szykują na Targówku Mieszkaniowym w przyszłym roku. Te zmiany są efektem rozmów, negocjacji pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich, Urzędem Dzielnicy i Radnymi Warszawy. Wspólnie ustaliliśmy, że w związku z tym, że w tej chwili Targówek boryka się z dużymi utrudnieniami w związku z budową metra, należy jakoś doprowadzić do porządku, że tak powiem, otoczenie tej inwestycji, tak aby mieszkańcy nie ucierpieli z tego powodu. W związku z tym zaplanowana jest dość duża modernizacja tak zwanej obwodnicy Targówka, czyli ulic Osowskiego, Handlowej, Myszkowskiej, Pratulińskiej. Dostaliśmy właśnie 10 milionów złotych na tę inwestycję. Możemy ją w związku z tym rozpoczynać i przewidujemy, że prace budowlane czekają nas w przyszłym roku. Co dokładnie będziemy robić? Nawierzchnie jezdni zostały już wyremontowane, więc tutaj ingerencji się nie należy spodziewać. Natomiast remont obejmie niemal całą resztę ulicy, to znaczy wyremontujemy bardzo sfatygowane chodniki, które pamiętają wręcz czasy budowy osiedla sprzed kilkudziesięciu lat. Powstaną też wydzielone drogi rowerowe, które zrekompensują rowerzystom to, że musieliśmy na czas budowy metra zlikwidować pasy rowerowe na jezdni. Zamiast tego na jezdni pojawią się pasy do parkowania, które znowu zrekompensują parkingi zlikwidowane pod budowę metra. Wymienimy też oświetlenie na całej ulicy, na całym ciągu ulic i wprowadzimy nową zieleń, drzewa i krzewy. To wszystko spowoduje, że cały ten ciąg ulic długości ponad 2 kilometrów będzie już wyglądał jak prawdziwe centrum dzielnicy. Staramy się, aby pieniądze rozdzielać sprawiedliwie, nie faworyzujemy żadnej dzielnicy, natomiast ciężko ukryć, że niektóre dzielnicy mają infrastrukturę w gorszym stanie niż inne i tam pewnie potrzeba więcej środków, więcej remontów i w związku z tym więcej też utrudnień, tak? Do tej pory Targówek był taką dzielnicą, gdzie nie było komunikacji szynowej, nie było dróg dobrej jakości, więc to teraz nadrabiamy, powstaje metro. W związku z tym są liczne utrudnienia, ale też tereny wokół metra, inne ulice w dzielnicy wymagają prac. W zeszłym roku to była ulica Świętego Wincentego, która przeszła taką dość kompleksową modernizację, tam chodniki, jezdnie, przystanki. To wszystko zostało wyremontowane, jest nowe. Teraz czas na właśnie obwodnicę Targówka Mieszkaniowego. Jak długo ten remont w przybliżeniu oczywiście może potrwać? Ciężko powiedzieć dokładnie. Nie mamy jeszcze w tej chwili dokumentacji projektowej. Nie wiemy, jak dużych utrudnień trzeba będzie się spodziewać. Natomiast te zmiany dotyczą w dużej mierze chodników, więc prawdopodobnie będą prowadzone jakoś etapami, aby zachować przejście na całym ciągu. Mówimy o tym, czym żyjesz na co dzień. Zmieniamy temat. Warszawiacy mogą podróżować w czasie. Pałacu Kultury i Nauki działa interaktywny wehikuł czasu, który przeprowadza nas przez 1000 lat historii miasta. Przenosimy się w kilka epok, o czym opowiada rzecznik pałacu Ewelina Duciak. Projekt nazywa się Horyzont Historii. Jest to aplikacja umożliwiająca oglądanie Warszawy na przestrzeni wieków, właściwie tego, jak zmieniała się to miejsce w Zakolu Wisły z perspektywy tarasu widokowego 30 piętra, czyli z tego miejsca, gdzie obecnie stoi Pałac Kultury i Nauki. Jednym słowem mówiąc, jest to aplikacja umożliwiająca podróż w czasie. Ta podróż jest możliwa nawet 1000 lat wstecz.
do XI wieku. Wtedy widzimy, jak właśnie w tym miejscu wyglądał ten skrawek ziemi, czyli jak w miejscu, gdzie jest teraz tak piękne miasto, wyglądał krajobraz. Szczerze mówiąc, w XI wieku niewiele się tutaj działo. Oczywiście były łąki, były lasy, ale był już też brud brudnowski. I właśnie dzięki tej aplikacji możemy podejrzeć, jak wyglądał on od środka. Potem przenosimy się do wieku XIV i tam już mamy dużo więcej do zaobserwowania. Oczywiście są na tym tarasie, z którego oglądamy krajobraz, z którego oglądamy panoramę tej dawnowiecznej Warszawy. Na tarasie są różnego rodzaju artefakty, czyli przedmioty pochodzące z danego okresu, w którym obecnie się znajdujemy. Możemy te przedmioty wziąć do ręki, możemy przemieszczać, możemy je wyrzucać poza taras. Możemy wykorzystywać tę aplikację jako gierkę, jako grę zręcznościową, bo na przykład w XI wieku czeka nas rąbanie drewna, a w XIV wieku strzelanie z łuku. Także jest to tak naprawdę podróż w czasie, fantastyczna historyczna podróż. Fantastyczna dlatego, że bardzo ważną i ciekawą stroną całej aplikacji jest narracja, jest opowieść. Opowieść, którą słyszymy w słuchawkach, przemiły głos pana Piotra Borowca, który mówi nam o tym właśnie, co się wtedy działo, jakie były ważne obiekty, jak wyglądało życie w danym okresie. Jednym słowem, ta aplikacja jest bardzo nowoczesną i bardzo atrakcyjną lekcją historii. Dodam jeszcze, że wszystko to jest możliwe dzięki specjalnym goglom, okularom, które pozwalają nam całkowicie zanurzyć się w tę przestrzeń, w tę wirtualną rzeczywistość. No i oczywiście też mamy do dyspozycji odpowiednie kontrolery, które pełnią funkcję naszych dłoni. Właśnie dzięki nim możemy chwytać różne przedmioty. I tak na przykład w roku 44, czyli kiedy Warszawa jest już zaraz po powstaniu, jeszcze widać gdzieniegdzie dopalające się budynki, mamy przed sobą na przykład błyskawicę. To jest pistolet maszynowy, który trzeba przyładować i z którego można strzelać do butelek. Gdzieś obok leżą granaty, jest hełm powstańca. Także jest to naprawdę bardzo ciekawa aplikacja. Ciekawa propozycja nie tylko dla warszawiaków, nie tylko dla turystów z Polski, ale również i z zagranicy, dlatego że ta aplikacja jest w wersji językowej, także angielskiej. Możemy też zobaczyć pałac od środka. Ale już współczesny pałac. Faktycznie, to już tak na końcu, aplikacja jest uzupełniona o, można powiedzieć, taki lot nad Warszawą, właściwie nad tą przestrzenią, gdzie znajduje się Pałac Kultury i możemy wznieść się na wysokość zegara milenijnego albo na wysokość iglicy i zobaczyć, jak wygląda panorama Warszawy z tamtego miejsca. Przyznam się, że obserwując czasami tych podróżujących w czasie, łatwo jest mi się domyślić, kiedy zaczynają już być w Pałacu Kultury, właściwie nad Warszawą, już kiedy jest ten tak zwany film 3D o Pałacu Kultury, bo niektórzy po prostu przykucają, mając na przykład lęk wysokości, ale potem, kiedy zdejmują gogle, kiedy tak naprawdę wychodzą z tej wirtualnej rzeczywistości, są bardzo podekscytowani i zachwyceni, ponieważ aplikacja daje możliwość takiego pełnego zanurzenia się w tej rzeczywistości i jest bardzo duży realizm właśnie tej rzeczywistości tamtych czasów, także naprawdę jest to bardzo ciekawa przygoda i jedna chyba z lepszych podróży, jaką możemy odbyć. Skorzystać z aplikacji można w każdej chwili. Mamy przygotowane 4 stanowiska. Jedno stanowisko jest na 30 piętrze, a 3 stanowiska mamy w holu głównym, właściwie w tej części holu windowego do wind trzydziestkowych. Jest to aplikacja odpłatna, pełna wersja z możliwością korzystania z dodanych gierek VR-owych.
umożliwiających na przykład właśnie strzelanie z łuku, strzelanie z błyskawicy powstańczej, rąbanie drwa. Jest to koszt 20 zł i ta podróż trwa około 15 minut. Jest też krótsza wersja, jednak powiem uczciwie, wszyscy, którzy dotychczas korzystali z tej aplikacji, biorą pełną wersję, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo dobra zabawa, ale też i świetna nauka i mnóstwo informacji historycznych, których nie usłyszymy na lekcji historii w szkole, informacji właśnie o Warszawie. Z aplikacji można korzystać codziennie, tak jak jest czynny teraz widokowy, czyli od niedzieli do czwartku, od godziny 9 do godziny 20, a w piątek i sobotę jest nawet możliwość podróżowania w czasie do północy, czyli do godziny 24. O wirtualnej podróży w czasie opowiada też Maksymilian Wojtyński, kapitan machiny. W jaki sposób się możemy bawić, bo możemy przenosić przedmioty, możemy robić praktycznie rzeczy, których na co dzień nie moglibyśmy spróbować. Dokładnie, no bo przecież nie każdy ma w domu łuk, miecz czy karabin, prawda? Tutaj możemy chwycić za takie przedmioty, pobawić się nimi. No możemy na przykład postrzelać z łuku do tarcz, możemy porąbać drewno siekierą bez narażania własnego zdrowia. Możemy także postrzelać z karabinu bez zezwolenia, czy pociachać owoce jak prawdziwy fruit ninja. Trzeba być troszeczkę wysportowanym? No troszkę tak. Czasem potrafią ręce zaboleć, kiedy, prawda, machamy różnymi przedmiotami. No ale wiadomo, każdy to będzie robił tak, jak uważa za stosowne. Przenosimy się w czasie. W jakie czasy się przenosimy? Przenosimy się do wieku XI, do wieku IX, do wieku XVI i do roku 44, kiedy było powstanie warszawskie w zimie. No właśnie, zimowe powstanie warszawskie to chyba jedna z takich największych, można powiedzieć, atrakcji, która rozpala wyobraźnię. Tak, to prawda. Szczególnie, że krajobraz zdecydowanie różni się od poprzednich epok, ponieważ mamy, prawda, duże miasto zaśnieżone, nad nami pada śnieg, mamy różne przedmioty, które są nam, może bym powiedział, bardziej bliskie niż właśnie te miecze czy łuki, ponieważ mamy tam do dyspozycji karabin, mamy granaty, którymi możemy porzucać, które po rzuceniu w przestrzeń wybuchają. Możemy też sobie, prawda, powiększyć statek, który pływał po warszawskiej Wiśle. No, to jest chyba czas, który największe wrażenie wywiera na ludziach w tej całej prezentacji. Jak w każdym filmie science fiction, tak tutaj w wirtualnej rzeczywistości mamy taką specjalną maszynę, dzięki której przenosimy się właśnie w czasie. Tak, zgadza się. Przenosząc się do tej rzeczywistości wirtualnej, stajemy za sterami właśnie takiej machiny czasu, która właśnie pełni rolę takiego kontrolera tego czasu, do którego się przenosimy. Powiedzmy kilka słów jeszcze o całym urządzeniu, jakim jest wirtualna rzeczywistość. Jest ono najlepsze. Najlepsze w czym? Zgadza się. Jest najlepsze, ponieważ jest najbardziej nowatorskie. Takiego urządzenia nie było do tej pory. Do tej pory mieliśmy tylko i wyłącznie styczność z goglami wirtualnej rzeczywistości. Te gogle nie były umieszczane w przestrzeni wirtualnej, co oznacza tyle, że po prostu możemy w tych goglach chodzić, możemy się przemieszczać po tej wirtualnej rzeczywistości, tak jakbyśmy tam rzeczywiście byli. Także dużą innowacją jest to, że ten cały zestaw posiada dwa kontrolery, które symulują nasze ręce. Możemy dzięki temu podnosić różne przedmioty, bawić się nimi, wchodzić z nimi w interakcję. Tego czegoś nie ma przy innych tego typu urządzeniach. Jest to najnowsze rozwiązanie na świecie. Sprzęt jest, że tak powiem, prosto z Ameryki, więc no, takiej drugiej aplikacji jak u nas nie ma nigdzie praktycznie. Codziennie obserwujesz reakcje ludzi, którzy zakładają gogle. Będąc kilka razy w wirtualnej rzeczywistości, człowiek nabiera innego widzenia na ludzi, którzy znajdują się w takiej wirtualnej rzeczywistości, bo jest się kompletnie oderwanym od świata. Nie można na takie osoby patrzeć, że, nie wiem, dziwnie wyglądają, bo wiadomo, że się będzie dziwnie wyglądać, jak się robi różne ruchy rzeczami, których nie ma teoretycznie, prawda? Horyzont Historii działa codziennie w godzinach otwarcia Pałacu Kultury i Nauki. W czasie przeniesiemy się już za 15 zł. Mówimy o tym, co dla Ciebie ważne.
samochód na kwadrans. W Warszawie działa firma, która wypożycza samochody nawet na 15 minut. O czym rozmawiałem z Pawłem Błaszczakiem z wypożyczalni. Car sharing, czyli stawiamy do dyspozycji samochody do współdzielenia przez wielu użytkowników. I dzięki temu ta usługa jest zupełnie inna niż typu wynajem krótkoterminowy, jakakolwiek inna forma pozyskiwania samochodu czy mobilności. Więc tak jakby rzeczywiście w Polsce jest to tak pierwszy tego typu projekt na taką skalę, w którym użytkownicy mają możliwość korzystania z benefitu tego, że mają bardzo dobre, nowe auto za takie pieniądze, które do tej pory były nieosiągalne. Tak? Czyli dla przykładu 17 zł za godzinę za naszą klasę C standard, tak, samochód. I wynajmy od 15 minut. To są takie główne różnice z punktu widzenia użytkownika. Dostępność do czegoś, czego jeszcze do tej pory nie było. No właśnie, to 15 minut. Skąd pomysł, żeby właśnie to 15 minut? Tak, no to ma być najkrótsza potrzeba, jaka nam przyszła do głowy, którą można załatwić, tak? Znaczy wyjazd gdzieś po, nie wiem, w trakcie przerwy ranczu, po hot doga, hamburgera do po bliskiej restauracji, tak? To może być 15 minut właśnie, tak? I od tego wyszliśmy, żeby nasze usługi tak przygotować, żeby to były usługi dla każdego, na każde potrzeby, tak? Czyli od 15 minut, ale również na wieczór, ale również na weekend, już zupełnie inaczej rozliczane. Co da się w 15 minut właśnie tak załatwić, jeżeli byśmy tak chcieli szybko, oprócz powiedzmy restauracji? No, realny średni czas wynajmu naszych samochodów jest rzeczywiście dłuższy i oscyluje wokół jednej godziny, tak? Czyli w ciągu tych godzin takich roboczych, tak zwanych, czy do celów prywatnych, czy do celów biznesowych, samochód rzeczywiście jeździ trochę dłużej. Zdarzają się bardzo krótkie przejazdy i tak jak mówię, bardziej się ograniczały do odebrania czegoś z jakiegoś miejsca, więc po co, nie wiem, czekać na taksówkę 15 minut, skoro mam na smartfonie dostępny samochód, który stoi od ręki w ciągu minuty. Jaka cena, jeśli chodzi o te 15 minut? Użytkowników w zasadzie...